Krzysztof Dęga, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mrocznych klimatach, porozmawiamy o duchach, a dokładniej o tym, czy dusze lub duchy można sfotografować. Opowie nam o tym jasnowidz Krzysztof Jackowski. To już za chwilę. Przy okazji mam do Was prośbę. Jak zapewne zauważyliście w poprzednich filmikach, jest pewien problem z dźwiękiem. Chciałbym Was prosić o wsparcie. Jest nas trochę na tym kanale osób. Jeśli każdy by wpłacił chociażby po 5 zł na nowe mikrofony bezprzewodowe, to by było naprawdę cudownie, gdyby te mikrofony się pojawiły. Wtedy dźwięk byłby o wiele lepszy. Link do zrzutki na te mikrofony znajduje się w opisie tego filmu, więc jeśli moglibyście i chcielibyście mnie wspomóc w zakupie tych mikrofonów, to serdecznie zapraszam. A teraz już Krzysztof Jackowski. Czy można sfotografować ducha? Mi się zdarzyło wiele, wiele widzieć nawet zdjęć. Przez to, czym się zajmuję, ludzie pokazywali mi takie zdjęcia, przysyłali mi takie zdjęcia. Na pewno są momenty, w których można duszę uwiecznić, czy na kamerze, czy na fotografii. Dlaczego? Dlatego, że zdarza się bardzo wiele przypadków, gdzie ludzie naocznie widzą duszę, ducha kogoś zmarłego. W moim życiu, jako ciekawostkę, powiem, że mi się przydarzyło. Tu w Człuchowie mieszkał człowiek, z którym się znałem wiele lat. Niestety ten człowiek w późniejszym wieku swego życia, on był mniej więcej w moim wieku, w Bydgoszczy popełnił samobójstwo. Samobójstwo popełnił w sposób specyficzny, ponieważ skoczył w galerii handlowej, wjechał schodami na najwyższe piętro i po prostu przez barierki się przechylił i spadł, i śmierć na miejscu. Ciekawostkę powiem Państwu, że nie tylko ja i w towarzystwie sąsiada mojego byłem na podwórzu w dzień, właśnie to był wieczór, kiedy ja nie wiedziałem jeszcze o tym, że on popełnił samobójstwo. I to samobójstwo wydarzyło się, mówię, nie w Człuchowie, a w Bydgoszczy. Proszę sobie wyobrazić, że obydwoje, ja z sąsiadem, widzieliśmy, jak za rogu domu, było tak od nas, z 10 metrów od nas, widzieliśmy cień mężczyzny, obydwoje, który zrobił takie salto. Zrobił to salto w taki sposób i wbrew prawom fizyki, nie dotykając ziemi, odbił się i znikł za murem z powrotem, takim samym saltem. Ja aż pobiegłem tam, bo myślałem, że to, co to się stało. Okazało się, że tam nikogo nie było. Na drugi dzień dowiedzieliśmy się, że ten człowiek popełnił samobójstwo. Jestem przekonany, zresztą sąsiad mój też, że widzieliśmy jego duszę, jego osobowość, w jakiś sposób się zamanifestował, tutaj nam pokazał w ten sam dzień, jak to popełnił, jak to zrobił. Byłem świadkiem, ja bardzo często obcuję ze sprawami, które dotyczą zmarłych ludzi. Niejednokrotnie przez te wizje miałem, może nie to, że widziałem, ale różne dziwne rzeczy się działy, jak zajmowałem się jakąś sprawą kogoś, kto nie żyje, na przykład wyjaśniałem zbrodni, kto mógł zabić człowieka, miałem rzeczy tej osoby, tej ofiary. I bywało, że miałem bardzo różne dziwne zdarzenia w swoim domu, które czasami ogęsią skórkę tutaj powodowały we mnie. Natomiast Powiedzmy o kilku. O Jezus, to sobie muszę tylko przypomnieć coś najciekawszego. No dam prosty przykład. Co ciekawe, portal fakt24.pl pisał o tej sprawie, a pan przez przypadek był tu z kamerą, robiliśmy wywiad, to nawet syn jego dzwonił do mnie, że znalazły się zwłoki. Oto krótko powiem, zaginął mężczyzna w Warszawie i 10 dni go nie było. Szukała go policja. Mężczyzna wyszedł z cmentarza Brudnowskiego. Na cmentarzu Brudnowskim był na grobach ze swoją żoną i szwagierką, czyli dwiema starszymi paniami.
To było krótko przed dniem zmarłych, ponieważ to był październik, ładny, pogodny dzień. Ja na cmentarzu powiedział, że boli go w biodrze. I on pomalutku będzie szedł do domu, a one niech sobie jeszcze zwiedzą kilka innych grobów rodzinnych. I tak też się stało. Jak wyszedł, znikł. Kiedy rodzina 10 dnia dosłała do mnie paczkę z rzeczą, mimo skupin, prób moich, nie potrafiłem powiedzieć, co się z tym człowiekiem stało. Czy żyje, czy nie żyje. I proszę sobie wyobrazić, że syn tego człowieka zadzwonił do mnie po południu, gdzieś koło 15, i powiedział, że no ja mówię, wie pan co, ja raczej chyba nie będę w stanie panu pomóc, nic nie umiem ustalić. No on się z tym zgodził, zrozumiał. Po odłożeniu słuchawki położyłem się na kanapie i taka ambicja, godność taka moja, no jak to chłopie, no nie umiesz powiedzieć, co się ze starszym człowiekiem stało? Położyłem się na tej kanapie i w myślach, powiem dosłownie, co pomyślałem. Powiedziałem, dziadek, co się mogło z tobą stać w takich nerwach? Nagle poczułem takie ukojenie. Jakbym dostał jakiś, nie wiem, zastrzyk uspokajający, takie rozluźnienie. I ja nie słyszałem, ja rozumiałem te słowa. Wyszedłem z cmentarza, przeszedłem pierwszą przecznicę, doszedłem do drugiej. I pomyślałem, wrócę do nich, ale poszedł w lewo. I to mi przyszło. Zerwałem się do Google Maps. Dobrze, wyszedł stąd. Tu mieszkał. 1800 metrów miał od cmentarza do domu, do bloku. Pierwsza przecznica, druga. Tu pomyślał, wrócę, ale poszedł w lewo. Ulica podobna. Słuchajcie, za leżącymi słupami betonowymi, zdemontowanymi z ulicy, leżały zwłoki tego człowieka. Syn. Po mojej wizji, gdzie ja określiłem to, wysłałem mu maila, powiedziałem, żeby tam pojechał. Ten pan z jakimś przyjacielem pojechał w to miejsce i penetrując to miejsce znalazł tam zwłoki ojca. Ale nawet przypadek już, można powiedzieć, świętej pamięci pana Woźniaka Staraka, kiedy pamiętam 3 dni przed odnalezieniem zwłok, jego przyjechał tutaj przyjaciel rodziny na prośbę rodziny Staraków. Przywiózł do mnie rzeczy. Przywiózł do mnie 3 fotografie tego pana w takich ramkach. Przywiózł do mnie rzeczy osobiste w postaci jakiejś tam bluzy, koszuli, spodni i 2 par butów. To było tu przy tym stole. Ten pan, przedstawiciel rodziny, tu siedział, ja siedziałem tu, gdzie pan. I jak wziąłem rzecz pierwszą, a robiłem to wtedy, kiedy jeszcze nie było, nie wiadomo było, co się mogło z nim stać, a nikt nie pomyślał, że on mógł wpaść do wody i od razu nie żył. Ja wziąłem tą rzecz i ja mówię, dwukrotnie powiedziałem tego pana, mówię, wie pan co? On był bezwładny w wodzie, tak mi się te ręce mówi, bezwładny. On nie żył, on się nie ruszał, on się nie ratował. Jeszcze mu mówię, wie pan, w wodzie ludzie się ratują, szamoczą, zanim ich woda pochłonie. On się nie ratował, coś się musiało stać. Teraz już jest wiadome, że pan został uderzony przez tą motorówkę i stracił życie. Ale właśnie, to jest ta dusza. To nie jego bluza, którą miałem w ręku, mi to powiedziała. To jest impuls od jego osobowości, od tej duszy, od tego, że on dalej jest informacją. My wszyscy jesteśmy informacją. I tak naprawdę, jak mówimy o duchach, a pozwalamy sobie w nie uwierzyć, to zawsze się boimy. O Jezus, duch, a jak zobaczyłbym ducha? A tak naprawdę to jesteśmy dalej my. Nasze ciało przemija, dusza nie. Dusza to jest ta informacja, którą my jesteśmy. Ego nasze to jest dusza. Pana dusza jest taka jak pan, tylko powiedzmy, nie widzimy pana ciała, tylko dalej jest to taki sam pan. Tak. Okej. Ale czyli jeszcze wracając do tego, nie powinniśmy się bać duszy, która, czy tam duszy, która przyjdzie, gdzie będziemy potrafili jej zrobić zdjęcie, jej, gdzie nagramy ją na filmie, albo gdzieś zauważymy, nie wiem, przy cmentarzu na przykład idzie jakaś dusza taka z niewyraźną twarzą. To znaczy tak, ja należę osobiście do ludzi lękliwych.
No nie wiem, no tak, człowiek tak wyobraża, jak ja bym miał, nie wiem, idąc gdzieś jakąś drogą przy cmentarzu, czy tam przy lesie i ktoś wychodzi z tego lasu i pokazuje mi się, widzę, że to jest jakaś dusza, a nie człowiek. No zląkłbym się, chyba to jest naturalny odruch, ale osobiście w tym momencie nie ma lęku. U mnie w piwnicy, tu gdzie ja mieszkam, w tej starej kamienicy, jest mnóstwo, nieraz z bardzo głośnych spraw, jest mnóstwo ciuchów, rzeczy, jakichś nieistotnych rzeczy po osobach, które utopiły się, powiesiły, ktoś je zabił, zaginęły i tak dalej. Bo robiąc wizję, potrzebuję tą rzecz i nie, potem ludzie nie chcą tej rzeczy, ja też nie mam sumienia tego od razu wyrzucić, to leży w workach w piwnicy. Nieraz jak wieczorem wejdę do tej swojej piwnicy, nie wiem, po coś tam, to powiem Państwu, że tak sobie nieraz pomyślę, Boże, ile tu jest tragedii w tych workach ludzkich, każda inna, ale nie mam lęku. Tego się nie można lękać. Lękamy się niewiedzy. Jeżeli widzimy coś, czego nie powinniśmy widzieć, to od razu nasza logika nabiera lęku. Ale tak naprawdę duszą jesteśmy my. Więc w gruncie rzeczy nie możemy się sami siebie, albo ja pana, albo pan mnie bać. A może też nie ma pan tego lęku? Pan obcuje na co i te dusze pomagają panu w pracy. Tak, ale wie pan co? Łagodność. Mnie się zdarzyło różne ciała znaleźć. Znalazłem też na przykład ciała ludzi, którzy byli złymi ludźmi, na przykład, nie wiem, przestępcami. Ale ja, czując tą duszę, ja nie odbieram, że ten ktoś jest zły. Może to jest to, że kiedy człowiek już staje się duszą i uświadamia sobie, że życie w ciele powodowało różne działania, które dla duszy niekoniecznie były potrzebne. Zwróćmy uwagę, jeżeli my jesteśmy duszą, ale jesteśmy celowo na jakiś czas umieszczeni w ciele, więc utożsamiamy się, że ja to, o, ja, widzi pan, to jestem ja, a to jest pan. Więc tak, dla tego ciała musimy je wykarmić, musimy je ubrać, musimy je czymś drogim wypachnić, musi to ciało gdzieś mieszkać, musi mieć ciepło, musi czym jeździć. I mógłbym bez końca wymieniać, co dla tego ciała powinniśmy zrobić. Wtedy nasza dusza troska się tylko o to, żeby nasze ciało było jak najbardziej eleganckie, jak najbardziej zdrowe, wykarmione, ogrzane i tak dalej. I przez ten pęd zapominamy, że jesteśmy duszą, tylko że jesteśmy ciałem. W gruncie rzeczy, przez to usługiwanie ciału, nasza dusza staje się, może popełnić wiele błędów, bo wtedy mamy pokusy różne, możemy stać się w życiu nieuczciwymi, możemy być podłymi, wyścig szczurów, walka. Ta kategoria myślenia jest zła, bo no właśnie, ja ostatnio wyczytałem bardzo mądre słowa gdzieś tam w internecie, że bardzo wielu ludzi na tej ziemi bardzo ciężko pracuje po to, żeby być zamożnym nieboszczykiem na cmentarzu. Jest tutaj dużo prawdy. Po prostu nie widzimy i nie mamy umiaru w pędzie, który sami sobie serwujemy. W coraz szybszym pędzie. Nie mamy czasu żyć. Nasze życie polega na ciągłym zaspokajaniu swoich potrzeb. A te potrzeby są obwarowane różnymi rachunkami i stajemy się w jednym kotle podatkowo, ZUS-owsko i naszego chcieństwa do tego dołożonym, stajemy się niewolnikami ciała. Mało tego, oddajemy mu cześć, bo uważamy, że to ciało to Jackowski. Główno prawda, ciało. Może inaczej, Jackowski jest w ciele takim, nie za bardzo doskonałym, a jesteśmy duszą. Więc nie możemy bać się kwintesencji naszego istnienia. Ja nie mogę bać się pana intelektu. Jeżeli pan by umarł i stanąłby pan
koło mnie wręcz niewidzialnie, ale usłyszałbym pana i powiedział: witaj, jestem Krzysztof Dęga. To co, ja bym miał uciekać? Oczywiście, ja bym zaczął uciekać, bo to jest nienormalne do tych zjawisk i co to się dzieje? Ale przecież telefonicznie, przecież my już bardzo się duchowo porozumiewamy z sobą. Nieraz jest tak, że znajomego, czy przyjaciela, czy kogoś z rodziny nie widzimy latami, a co dzień z nim rozmawiamy telefonicznie. To tak jakbyśmy gadali z duchem. Świat duchowy w elektronice nas przenika. Nie bójmy się ducha, bo to my. Tyle Jasnowic, Krzysztof Jackowski. Ja serdecznie dziękuję wam za to dzisiejsze spotkanie. Przypominam jednocześnie, że czekam cały czas na kolejne propozycje waszych tematów. Co chcielibyście, aby na tym kanale się pojawiło? Możecie również przesyłać swoje pytania do jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Ja spotkam się z panem Krzysztofem i na pewno te pytania zadam. Także jeśli macie jakieś pytania, to spokojnie piszcie do mnie na tego maila. Podajcie również swój numer telefonu, a najlepiej login do Skype'a. Wtedy będę mógł z wami nagrać program. I ta interakcja będzie o wiele, wiele lepsza. Jak zwykle zachęcam oczywiście do lajkowania, komentowania i udostępniania tego linka swoim znajomym. I tak jak wspomniałem na początku naszego dzisiejszego spotkania, zbieram pieniądze na nowy mikrofon bezprzewodowy. Jeśli chcielibyście wspomóc chociażby i przesłać 5 zł, to będę naprawdę wdzięczny. Link do tej zrzutki jest w opisie tego dzisiejszego programu. A za dziś wam serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia już wkrótce.